Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj znajdujemy się w Counter-Strike'u, bo jak możecie wiedzieć albo nie, na dzień dzisiejszy, właśnie kiedy nagrywam, jest 30 sierpnia, no to Valve postanowiło wypuścić aktualizację, która dodała naklejki i graffiti z okazji oczywiście zbliżającego się Majora Face It w Londynie. No i co, dzisiaj standardowo, jak na mnie przystało, będziemy sobie obstawiać właśnie ten turniej właściwie tą fazę, bo tutaj jak możecie zobaczyć nie ma wszystkich drużyn, tylko jest faza wstępna, chyba tak to się nazywało. No i co, standardowo jak przystało na typowanie, mamy tutaj drużynę, która wygra, która przejdzie dalej z wynikiem 3 wygranych i 0 przegranych, mamy drużynę, która przegra wszystkie mecze bez żadnej wygranej, no i oczywiście pozostałe 7 drużyn, które awansują z fazy pucharowej. Zakupiłem sobie większość naklejek, niektórych nie kupiłem, bo nie starczyło mi, nie że nie starczyło, bo chciałem sobie jeszcze oczywiście jakąś skrzyneczkę tam na koniec otworzyć, tylko po prostu uznałem, że nie ma sensu, bo i tak już tutaj dosyć dużo jest do typowania. No i co? Zaczynamy. Zacznijmy sobie od drużyny, która wygra wszystkie 3 spotkania. Wiem, że Astralis na pewno jest w formie, ale ja myślę, że mogą zachować swoje taktyki właśnie na tamtą dalszą część. Myślę jeszcze, czy nie obstawić tutaj Team Liquid, nie wiem, albo Astralis, albo Team Liquid, bo tutaj nie widzę jakichś innych drużyn, które 3-0 mogłyby ukończyć, ale zdecyduję postawić się na Astralis. Dobra, dalej mamy, idziemy od początku. Gambit, mam tutaj Space Soldiers, jest jeszcze zakupione. Dobra, na początek oczywiście Virtus Pro, tak. No, to musi się wydarzyć, tego tutaj nie może się nic złego stać. Znaczy, no, tak by kibic oczywiście chciał, nie? A jak będzie, to niestety większość osób wie, no ale może Virtusi sobie ze Snatchim teraz w składzie poradzą. Dalej chciałbym obstawić na pewno Ninjas in Pyjamas. Dalej oczywiście Team Liquid również. W ogóle fajna naklejka jest z tymi kolorami. Znaczy, flagami, nie było jej ostatnio, jak tak ten. Dobra, teraz sobie obstawimy drużynę, która przegra wszystkie mecze i chciałbym obstawić albo Team Spirit, albo Rogue, chyba tak to się czyta. Bo Optic i tutaj Complexity Gaming myślę, że nawet nie mają co. Znaczy, no, mogą jakimś tam dzięki szczęściu przejść dalej, no ale no nie wiem. Przypominam, że to jest, wszystkie mecze są grane w systemie BO1, czyli każdemu teoretycznie może się noga podwinąć. Ale ja bym się zdecydował udać na Team Spirit tutaj, że będzie 0-3. Dobra, dalej mamy North, no to bezdyskusyjnie. I teraz nie wiem, czy dam na pewno. Czy Renegades ma szansę awansować? Nie wiem. Ale najpierw dałbym sobie Hellraisers, bo Hellraisers wydaje mi się, że mogą pokazać tutaj pazurka na tym turnieju, ale nie jestem do tego typu pewien. Dalej myślę, że Gambit, zwycięzcy Majora oczywiście, znaczy PGL-a nie wiem, to samo to jest chyba, w Katowicach chyba, czy nie, w Krakowie chyba, tak, Krakowie to był. No i tak, dalej nie wiem, co zrobić, bo tutaj mam dalej kilka drużyn, jest tutaj Tailu, Renegades i Space Soldiers i właśnie nie wiem, czy, kurde no, Space Soldiers to naprawdę jest bardzo dobra drużyna, ale po ostatnich, no nie no, Tailu ostatnio nie gra zbyt dobrze. Chcę, czy dać Renegades czy Tailu, czy może jednak Space Soldiers. Ale wiecie co, chyba dam na Tailu najwyżej. Tutaj mi się jednak podwinie. Za każdy je... Nie, czekaj, more points for... Aha, dobra. Za każde chyba jest jeden, o ile mi się wydaje. Tak, jeden, za każdy poprawny typ. 25 potrzebny jest do brązu, więc zobaczymy, czy tutaj się uda. Do tego typowania nie jestem za bardzo pewien, co do niektórych drużyn. Bo... No a teraz tak jak mówię, może zachować taktyki na dalszą fazę, bo ostatnio oni naprawdę grają bardzo dobrze. Virtusi nie wiem, czy dadzą radę przejść dalej. No a tutaj myślę, że dalej to są takie... No Liquid i Ninjas in Pyjamas chyba to są takie pewniaczki tutaj, no ale... No nie jestem pewien. Nie wiem, czy Team Spirit chyba. Tak coś się stanie. Myślę, że oni będą mieli 3-0 albo Rogue, nie wiem. Ale dobra.
Jak się dzieje woda nieba? Potwierdzamy sobie tutaj. No i co? Pozostaje nam po prostu czekać dalej na to, jak to się ten. Czekajcie, ja sobie jeszcze zrobię tutaj screenshota na pamiątkę. No i co? Jak to przystało na każdy mój odcinek taki, otworzymy sobie jeszcze skrzyneczkę na pożegnanie. Zobaczymy, ile mam pieniędzy. Dobra, będę miał na dwie skrzyneczki. Więc co, lecimy, skrzynia Spektrum, może coś dobrego dropnie. Oczywiście, o, przeleciał czerwony item. No trochę się laguje, dawno nie otwieram tutaj skrzynek i mamy MP7. No kurde, MP7 mi niezbyt potrzebne jest, bo już jest MP5. Zobaczymy, czy mam jeszcze jakiś tutaj Spektrum 2 albo rękawic. Polecimy sobie ze Spektrum 2. Tak. No po prostu mi się wydaje, że jak tutaj by coś dobrego poleciało, to chyba byłoby warte więcej. I tam nie patrzcie na tego bana, bo to nie wiem, co się stało. O, patrzcie! Ej, rewolwer mamy, działolamy. Patrzcie, ale no rewolwer, no to za duże na pewno nie może być. Lekkie zużycie, na pewno nie może być to za dużo warte. Zamiast, kurde, co jest z tym telefonem? Halo, proszę mi tutaj na odcinku nie ten. Zaraz sobie zobaczymy. 6 minut odcinka, o kurde, zaraz zobaczymy, ile to kosztuje. Bo już chyba nie będzie mnie stać, żeby otworzyć jeszcze jedną skrzyneczkę. Ale zobaczmy, ile kosztuje ten rewolwer działolamy. Chociaż no to nie może dużo kosztować, bo to jest rewolwer, no. A jak jest z rewolwerem, to każdy wiemy. I patrzcie, no 12, dobra. No to w sumie git. Dobra, więc ja się z wami żegnam, niedługo następny odcinek z właśnie typowania dalszej części. Jeszcze raz, tak wyglądają moje tutaj typy. No i co, możecie napisać w komentarzu, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona. Zostawcie tutaj linka, to coś wam może rozdam.